W tym filmie będziemy kontynuować rozważania dotyczące badania populacji i badania próby. Czasem populacja jest zbyt duża, żeby zająć się nią w całości, i wtedy badamy tylko jej część, czyli próbę. Powiedzmy, że produkujemy klocki, i okazuje się, że nasze klocki nie pasują do siebie zbyt dokładnie, że trochę się między sobą różnią wymiarami nie są dokładnie wykonane. Chcemy ustalić, czy tak rzeczywiście jest. Wybieramy konkretną partię produkcyjną, powiedzmy, że jest to 10 tysięcy sztuk. Wybieramy wymiar, który będziemy mierzyć, na przykład długość klocka, i mierzymy. Z określoną dokładnością. Moglibyśmy zmierzyć wszystkie 10 tysięcy sztuk, czyli całą naszą populację. Plus takich pomiarów jest taki, że mielibyśmy pełny obraz. Wiedzielibyśmy, jakie są wymiary wszystkich klocków. Ale minus jest taki, że zajęłoby to dosyć dużo czasu. Powiedzmy, że decydujemy się na pomiar części populacji. Na taką wybraną do pomiarów część mówimy próba. Zmierzymy na przykład 400 klocków i na podstawie wyników pomiarów takiej próby wyciągniemy wnioski dotyczące całej populacji. Właśnie w takim wyciąganiu wniosków dotyczących populacji na podstawie badania próby z tej populacji pomaga nam statystyka. Daje odpowiednie narzędzia, żeby poprawnie takie wnioski wyciągać. Poprawnie to znaczy, żeby wyniki szacowania wymiarów wszystkich klocków na podstawie próby odzwierciedlały stan całej populacji, żeby badanie próby dało dobre oszacowanie parametrów populacji. Po kolei, z całej partii 10 tysięcy, liczbę elementów populacji często oznaczamy przez duże N, wybieramy losowo 400 klocków. Liczbę elementów próby najczęściej oznaczamy przez małe n i mierzymy. Otrzymujemy w ten sposób 400 danych i powiedzmy, że są one następujące: 31,90 mm, 31,85 mm i tak dalej. Nie będziemy wszystkich wyników zapisywać. Powiedzmy, że jest ich tutaj 400, przedostatni 31,81 mm i ostatni 31,91 mm. Tak wygląda nasza próba z populacji 400 liczb. Wielkość próby powinna być tak dobrana, żeby z jednej strony badania nie były zbyt czasochłonne bo może to wcale nie da lepszego oszacowania, a z drugiej strony, żeby próba nie była zbyt mała bo może wtedy nie odzwierciedlać dobrze populacji może nie być reprezentatywna. Próba wielkości 400 sztuk z populacji wielkości 10 tysięcy sztuk chyba jest dosyć rozsądna. Zastanówmy się teraz, jakie parametry statystyczne możemy wyznaczyć, jakie statystyki nas interesują. Pierwsza rzecz, jaką najczęściej wyznaczamy, to miara tzw. tendencji centralnej. Można stosować różne miary tendencji centralnej, ale najprostsza z nich to średnia arytmetyczna, często nazywana w skrócie średnią. Pamiętajmy, że na podstawie próby, którą badamy, chcemy oszacować parametr populacji. Chcemy wyznaczyć tendencję centralną, konkretnie średnią arytmetyczną dla całej populacji, wykorzystując do tego średnią arytmetyczną z próby. Próba sama w sobie aż tak nas nie interesuje. Ponieważ robiliśmy to już w poprzednim filmie, to nie będziemy zagłębiać się teraz w szczegóły i zrobimy to w skrócie. Średnią arytmetyczną obliczamy, dodając wszystkie dane i dzieląc to, co otrzymamy przez liczbę danych, czyli przez 400. I otrzymujemy 31,88 mm. Średnia z próby wynosi 31,88. Jest to również estymator średniej z populacji. Zakładamy, że średnia w populacji również może wynosić 31,88 mm. Ale jeden parametr, tylko średnia, to trochę mało. Zdarza się, że średnia wystarcza. Na przykład na świadectwie szkolnym pytamy najczęściej właśnie o średnią i nic więcej nas nie interesuje. Ale w takich przypadkach, jak badanie dużej partii produkcyjnej, najczęściej chcemy wiedzieć o populacji więcej. Drugi często stosowany parametr statystyczny to miara rozproszenia. Często chcemy wiedzieć, jak bardzo dane oddalone są od średniej. Od tej średniej, którą właśnie oszacowaliśmy. Czy leżą blisko wymiaru 31,88 mm? Na przykład wszystkie leżą pomiędzy 31,86 i 31,90, czy są bardziej rozproszone, na przykład pomiędzy 31,6 i 32,0? Często stosowaną miarą rozproszenia jest wariancja. I znowu możemy obliczyć wariancję z próby, z naszych 400 danych, i na tej podstawie. Oszacować wariancję populacji. Znowu zrobimy to w skrócie, bo było to tematem poprzedniego filmu. Od razu posłużymy się estymatorem nieobciążonym wariancji, czyli sumę kwadratów odległości albo różnic od średniej, czyli od 31.88 mm podzielimy przez n 1, a nie przez n. Tak jak dla średniej sprawa jest dosyć prosta i można założyć, że średnia z próby jest równa średniej z populacji. Tak dla wariancji nie jest to już takie oczywiste. Zachęcam do obejrzenia poprzedniego filmu, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Okazuje się, że jeżeli podzielimy sumę kwadratów różnic od średniej przez n 1, a nie przez n, to oszacowana w ten sposób na podstawie próby wariancja dla populacji będzie bliższa prawdy. Będzie lepszym estymatorem. Dla każdej danej obliczamy jej odchylenie od średniej, podnosimy różnicę do kwadratu i sumę kwadratów dzielimy przez n-1. Możemy też oznaczyć taką wariancję przez S kwadrat ze znaczkiem n-1, chociaż nie jest to konieczne. I nieobciążona wariancja z próby wynosi 0,00206 mm2. Zwróćcie uwagę na jednostkę. Wariancja jest średnią z kwadratów różnic. Dlatego jej jednostka jest kwadratem jednostki, w której dokonujemy pomiaru. Powiedzmy, że chcemy wiedzieć o naszej populacji jeszcze więcej. Kolejnym często stosowanym parametrem jest odchylenie standardowe. Zastanówmy się teraz, czy i jak obliczyć odchylenie standardowe z próby, żeby również było ono dobrym estymatorem dla całej populacji, żeby również było estymatorem nieobciążonym. Znowu, gdybyśmy mieli dostęp do wszystkich danych z całej populacji i nie musielibyśmy szacować na podstawie próby,. To dla populacji średnie odchylenie standardowe sigma jest po prostu pierwiastkiem z wariancji. Sigma kwadrat to wariancja populacji, sigma to odchylenie standardowe populacji. To jest nieobciążona wariancja próby, najlepsze oszacowanie wariancji dla całej populacji, na jakie nas stać. W takim razie, obliczając pierwiastek z tej wartości, wydaje się, że powinniśmy otrzymać również parametr nieobciążony nieobciążone odchylenie standardowe z próby. Możemy tak to zapisać, że jest to pierwiastek kwadratowy z nieobciążonej wariancji z próby. W naszym przypadku pierwiastek z wartości, którą otrzymaliśmy wcześniej, równy jest w przybliżeniu 0,04539 mm. Znowu zwróćcie uwagę na jednostkę. Jednostka odchylenia standardowego jest taka sama jak jednostka w której dokonujemy pomiaru. Jeżeli obliczymy odchylenie standardowe próby jako pierwiastek wariancji z próby z n-1 w mianowniku, będącej nieobciążonym estymatorem wariancji populacji, to okazuje się, że tak obliczone odchylenie standardowe próby wcale nie jest estymatorem nieobciążonym odchylenia standardowego populacji. A chcemy, żeby było, żeby odzwierciedlało rzeczywistą wartość dla populacji. Ma to związek z tym, że pierwiastek, albo dokładniej Funkcja pierwiastkowa nie jest funkcją liniową. Estymator nieobciążony to taki estymator, którego wartość średnia ze wszystkich możliwych prób jest równa wartości średniej populacji, a w przypadku tak obliczonego odchylenia nie jest. Można to zilustrować prostym wzorem. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie możliwe próby, niech będzie ich k, to jeżeli wariancja obliczona według tego wzoru jest dobrym estymatorem, to wartość dla populacji jest równa średniej ze wszystkich możliwych prób, czyli sigma kwadrat równa się 1 przez k razy sa kwadrat plus sb kwadrat plus i tak dalej aż do sk kwadrat. Jeżeli na tej podstawie obliczymy odchylenie standardowe będące pierwiastkiem z sigma kwadrat, czyli pierwiastkiem z tego wyrażenia, to średnia odchyleń standardowych dla wszystkich możliwych k prób powinna być równa wartości dla populacji, czyli powinno być równe sigma. Ale pierwiastek z sumy nie jest równy sumie pierwiastków i dlatego tak zdefiniowane odchylenie standardowe próby, które jest pierwiastkiem z nieobciążonej wariancji próby, nie odzwierciedla dokładnie odchylenia standardowego populacji. Nie jest dobrym estymatorem. Mimo że tak obliczona wariancja jest estymatorem nieobciążonym. Możecie powiedzieć, że jeżeli daliśmy radę rozwiązać podobny problem obciążonego estymatora przy szacowaniu wariancji, to dlaczego nie da się tego tak samo zrobić w przypadku odchylenia standardowego? Przy odchyleniu standardowym sprawa ma trochę inną naturę i nie jest już taka prosta. Dla wariancji, podzielenie przez n-1 zamiast przez n działa dobrze dla dowolnego rozkładu zmiennej losowej. Okazuje się, że nieliniowość funkcji pierwiastkowej powoduje, że zastosowanie podobnego sposobu myślenia do zlikwidowania obciążenia estymatora odchylenia standardowego nie rozwiązuje problemu i nie działa tak samo dobrze dla dowolnych rozkładów. Istnieją estymatory odchylenia standardowego, które nie są obciążone. I potrafimy za ich pomocą dobrze opisać populację na podstawie badania próby, ale są to estymatory bardziej skomplikowane i zależą od tego, z jakim rozkładem mamy do czynienia. I z tego względu najczęściej używa się w statystyce właśnie tak zdefiniowanego odchylenia standardowego, mimo że wprowadza to pewne obciążenie. Jest to najprostsze narzędzie, i mimo że nie jest idealne, to często się go używa.